Dobrze, więc hej, cześć dla ciebie, drodzy, ja nazywam się oczywiście Kenzi i dzisiejszy film jest ostatnim z Kwadratowej Masakry Junior. I nie, to nie jest fake, nie chodzi tu o nowy sezon, po prostu era juniorów tych pierwszych się zakończyła. Tak, wiem, że mówiłem wam, że będzie drugie głosowanie, jednakże do tego drugiego głosowania nie dojdzie. I nie osądzajcie po moim głosie, że jestem jakiś mega smutny czy coś. Oczywiście, to trochę mi szkoda, ale po prostu jestem na wyjeździe i trochę inna akustyka audio jest i po prostu jest północ i... A specjalnie dla was komputer wziąłem, więc łapeczka się należy. No dzisiaj mordeczki trochę w innym miejscu. Znajdujemy się na arenie, bo tak sobie przejdziemy po całej Kwadratowej Masakrze, bo wspominamy trochę. No i taki jest odcinek, taki bardziej spokojniejszy. Miałem sobie wysadzać chatę, ale nie mam TNT to. Ciul. Tak, dzisiaj się znajdujemy na arenie i no dużo tutaj pojedynków było, czy to z Bremem, czy to z Tobiaszem, dużo tej o kurde, przewalczyliśmy tutaj. A swoją drogą tego questa jeszcze nigdy nie zrobiłem, nie? Jakby no już raczej nie zrobię, bo jutro zakończenie edycji, ale... W sumie kiedy to oglądacie, to dzisiaj jest zakończenie edycji, bo oglądacie to chyba w piątek, tak? Dzisiaj jest czwartek? Czekaj. Nie, już jest piątek, jak ja to nagrywam. O kurde, czyli dzisiaj to wyjdzie. O, tam piękny posąg Tobiasza. Z chyba niedokończoną głową, to miała być chyba głowa. Już SKKF-owi reszcie dziękowałem za szansę, ale chciałbym też tak publicznie powiedzieć, tak przy was, że bardzo wam dziękuję za taką szansę Kwadratową Masakrą i w ogóle za spełnienie marzenia, jakim jest w ogóle granie tutaj. Naprawdę fajnie. Po pierwsze i będę Kwadratowej Masakrze, w którym byłem drugi w ogóle. Prawie pierwszy, to też mnie w ostatniej sekundzie dosłownie prześcignął. No, mega, mega evencik. Wielki zamczysko kiśla. Kozacko. O kurde, jeszcze spadłem, świetnie. Jeszcze jestem o tym zlagowanym czanku, najgorzej. W sumie, zamiast pójść na juniorską jeszcze to chodźcie, przejdziemy się trochę jeszcze chwilę do sekretariatu policji, chyba tak to się nazywa, albo jakoś tak? Nie wiem. O kurde, sklepki to szego. Czy ktoś w ogóle pamięta, jak jestem tutaj naciągnięty na jakieś dziwne rzeczy i po prostu wydałem tutaj mnóstwo hajsu, chociaż mogłem sam sobie skraftować za o wiele taniej. W ogóle skrzynek tu w ogóle nie ma i no i tak jest tak pusto tu, Boże. Tu w ogóle ten jakiś sklepy z KKF-a wraz z różnymi mieszkaniami wysadzone już na koniec edycji, no mega. Tutaj w ogóle chyba naprawione na koniec edycji zostało trochę świetne. Sklepu Citroxa, którego nigdy nie mogę nic kupić, bo nigdy nic nie miał. Przykre. O kurde, wielki parkour Brema. 500 dolków? Ja na tyle nie mam, żeby... Mam! Ale chyba już wysadził mu ktoś. A nie, albo on sam sobie wysadzi. O kurczę, chciałem jeszcze wejść na koniec, bo dopiero został otwarty wczoraj i myślałem, że się zdarzy wejść, a tu nic. Kurde, kasyno litosiego, jeszcze nie wysadzone swoją drogą. Mega, mega, naprawdę mega. O, jest TNT, powiedz, że można kupić żelazny. Kurde, autostock. O nie. O, betoniara Alisa. Bywałem tu praktycznie codziennie, bez hitu. Koniec końców, za bardzo nic z tego nie zbudowałem, co kupiłem u niego, ale trudno. Bez hitu pewnie brzmi jak jakiś totalny g***o, bo nie dość, że mam katar, to jeszcze po prostu jest mega późno, bo już prawie pierwsza tak właściwie i po prostu mówię cicho. To już w ogóle kombo totalne, no ale chciałem taki odcinek nagrać. Może trochę odbiega on z jakością od innych filmów, ale... O Boże, ten zlagowany czek, Boże, nienawidzę go! Jeszcze się nie mogę wydrzeć, jak przykre to jest. Tu Event Survival Games, na którym byłem najgorszy. Nie no, może najgorszy nie byłem, ale żadnego miejsca nie zajęłoby smutne. No i co? Jesteśmy u juniorów. Przeszliśmy przez portal. Piękny basen, niczym basen ekipy. Bo się wszystko zaczęło, co nie? O, to jest w ogóle wasza willa, zapraszam. My tam możemy wejść bez żadnego problemu, czy tak, gola? Możecie wejść. Ej, co się stało z Kenzim, że jest w strefie radiacji? Ty, ale... Ja nie wiem, co zrobiłem w tym momencie. Kenzi w radiacji. Ty może ty do złego portalu wszedłeś, bo tam są dwa. Dobra, wiem. A nie, jest już Netheru. Ej, drzwi nie mogę otworzyć w domu, o co chodzi? Tutaj zostałem najlepszym graczem ever. Widzieliśmy, że na przykład Kenzi nie przetrwa pierwszej nocy sami, może jest najlepszy. Piękny sklep Wafla, który się przeinaczył w jeden z lepszych sklepów na Kwadratowej. Na początku mały straganik, teraz już taki kloc, ale kupują. Co z tegoże kloc? Ty creeper na serduszku. Wy to widzicie? Zeskoczył do mnie wariant, Boże, ile mobów. Ja pierdzielę. O kurde, o kurde, bił ostatni raz i rozwala wszystko, no, świetnie. No, nie. Dobra, sklep Tobiasza z niewidkami, super sklep mojego ojca tutaj widać. Stary to się postarał z tą piękną, z tym pięknym sklepem, naprawdę. Boże, jeszcze na koniec zrobiłem tylko przybić dziurę na tej pięknej promenadzie. Tu miał chyba sklep Jake'a powstać, o ile się nie mylę.
A tu miał powstać mój sklep i jeszcze nie powstał, Boże. To sklep Naresi. Tutaj kolejny sklep Naresi, to jest sklep Jake'a. Ciekawe, czy to jakoś im poszło tej edycji, swoją drogą. Tego co wiem, to Jake wysadził swoje drzewa, także nawet nie będziemy tam szli, bo to raczej nie miałoby sensu. Tutaj dom, piękny dom blaszki, mega fajny domek. Kozak tutaj, pieprzanie marchewek, to było piękne. Albo borówek, to było coś. Dom Tobiasza, jeszcze nie wysadzony. O, to ciekawostka. Okej, jesteśmy już prawie przy jakby najważniejszej części. W ogóle nie wiem, czy mój świat mi się nie regeneruje. Halo, Craft Surf, o co chodzi? Okej, a więc idziemy do najważniejszej części. Uwaga, może zacznijmy od tego, co najpierw powstało. Najpierw to powstała ta farma. Tutaj generalnie wszystko robiliśmy. Ta farma była od początku była bardzo mała. Rozrosła się do aż takich rozmiarów. Może nie za wielkich, ale przez cały czas zbieraliśmy z niej takie plony, że tak to nazwę. Przez cały miesiąc grania. Naprawdę super. I to czemu tu jest zlagowany Chang jakiś znowu? No ja pierdzielę. Piękny kraboburger, mójce potworka. W sumie to tylko mój, bo on później zrezygnował. Jeszcze tutaj jakieś obrazy to postawił. No jakiś chłopie drzwi, nie wiem czemu w ogóle są drzwi, o co chodzi. Krauburger był jednym z lepszych, jakby to powiedzieć, sklepów. Czy naprawdę wszystko się wyprzedało oprócz tego i tego? Ja pierniczę, no to super, ładny biznesik poszedł z tego co widzę. Mega fajnie. Mega z nim co potworkiem przyjdzieliśmy. No w sumie głównie ja, bo ja go budowałem głównie. Ale mega fajnie wyszedł, no kozacko. Okej, pozwólcie, że wyłączę shadery, bo po prostu no lagowało mega. Tu w ogóle jakieś fajne, takie firanki, bez kitu chłop ma. Chodź anima, zabrali mu. Kranicz równa się śmierć, to co potworek. Tabliczki, tu chyba jakaś zagadka dla niego była. Ja pierdzielę, ile to było pranków. Pamiętacie sobie, gdy nagrałem odcinek, gdy zalewałem mu tą wieżę? To było coś, to było piękne. Ta wieża miała być akwarium, ale ją pozbierał tą wodę, ham jeden. O, basen piękny. No i co? Lecimy do mojego domku i tam się już chyba zakończymy odcinek, jeżeli się przejdziemy. Szkoda, że koniec końców ani żadnych pebli nie kupiłem, ani nic w ogóle z Off-White'a i tak dalej, normalnie pamiętacie. Tu mi w ogóle chatę rozdupczyli, widzę, że już coś nie działa. Tak jak miało, tutaj widzę też, o tutaj też. Świetnie, cudownie. Ale zasłony mam piękne. Cudowne. Tutaj górne piętro z łóżkiem tylko. Kozacko. A, to miało być tak cudownie. No i co, idziemy do piwnicy, tam generalnie wszystko się zadziała. No, tutaj wszystko, tutaj całe moje machinerie były wszystkie. Jakieś przepalarki, jakieś kurde enchanty. Przepalarki, tutaj cały ten secik fajny powstał. Wszystko tutaj powstało. I te perełki, to wszystko, te mieczyki, te kozackie, tutaj wszystko tutaj powstało. Wszystko. Także co, mordeczki. Ja wam bardzo dziękuję za ten cały czas ze mną. Jeśli oglądaliście mnie tylko dla kwadratowej masakry, to... No to cóż, no to chyba... To już ten czas, żeby odsubskrybować kanał. Miejmy nadzieję, że się jeszcze spotkamy. A jeśli chcecie ze mną zostać na dłużej, na cały czas, to bardzo mi miło. To jest ten trudny moment, o którym mówiłem na początku odcinka, żeby tak się pożegnać z tym wszystkim, bo kurde, to sobie tak marzenia, nagrać tu, to puścić, to wiecie, tak jest jak z wyjazdem gdzieś. Albo się jak mieszkacie gdzieś całe życie i się przeprowadzacie, to też tak trudno. To jest mniej więcej takie uczucie, jak opuszczacie jakieś marzenie, nie? No fajnie było, fajnie. Także co, mordeczki? Boże, nie skończę tego odcinka. Także co, ja wam bardzo dziękuję. Jak zostajecie na dłużej, to jeszcze bardziej wam dziękuję. Ale tak jak wszystkim dziękuję za tą całą taką przygodę. Także co mogę więcej mówić? Niedługo jeszcze parę projektów będzie. Parę, mam na myśli kilka. Bo nie, Kenzie się nie zatrzymuje i reszta też się zatrzymuje, bo będą parę... Będzie w parę fajnych tych projektów. Patrzcie, macie wszystkie kanały, tak swoją drogą. Wszystkich juniorów, którzy mieli udział w pierwszym sezonie juniorów. A teraz bardzo wam dziękuję. Siemka.